Kibiców obserwowała trzeci już tradycyjny turniej halowej piłki nożnej o Puchar Prezesa ZKS Petrochemia. Tym razem w imprezie wzięły udział dwie drużyny płockiej Petrochemii, dwie drużyny bydgoskiego Zawiszy oraz dwie ekipy Jezioraka i Ława. W imprezie, w której uczestniczyło sześć zespołów, grało się systemem każdy z każdym w dwóch grupach eliminacyjnych. W grupie pierwszej Petrochemia pierwsza pokonała Zawiszę drugiego 7-2, prowadząc do przerwy 4-0, a następnie pokonała także drugą drużynę Jezioraka, także 7-2, do przerwy 2-2. W trzecim meczu tej grupy druga drużyna Zawiszy pokonała drugą drużynę Jezioraka 5-0, chociaż do przerwy było łatwym zwycięstwem ekipy bydgoskiej 9-4, do przerwy 5-1. No i wreszcie mecz, który decydował o pierwszym miejscu w grupie. Petrochemia 2, Zawisza 1. Spotkanie, które było bardzo emocjonujące, skończyło się wynikiem 7-5 dla płockiej Petrochemii, a do przerwy wynik by miał 4-3 dla ekipy z Płocka. Tak więc w grupie drugiej Popek i Mariusz Woroniecki. W ten sposób drużyna z numerem drugim uskoczyła na 4 bramki. Jest to 9 punktów dla Petrochemii drugiej. Później jednak rywale troszeczkę się mobilizują. Ostatecznie całe spotkanie kończy się rezultatem 12-10 dla Petrochemii 2, a ostatnią bramkę w ostatniej minucie meczu zdobywa Jacek Popek. A teraz jeżeli chodzi o strzelców bramek, najwięcej bramek w tym turnieju zdobył Wojciech Małocha, oczywiście reprezentant Petrochemii pierwszej, jedynej drużyny, która wszystkich zawodników w polu poczęstowała zdobyczami bramkowymi. Oprócz Małochy gole zdobywali dla drużyny numer 1 w Petrochemii Dariusz Podolski 3, Andrzej Przerada również 3, Marek Witkowski i Ryszard Dremień po 2, Marek Jakubczak także 2 gole i Mirosław Milewski na swoim koncie zanotował jedną bramkę. W drugiej drużynie Petrochemii najskuteczniejszy był Marcin Gocejna, który zdobył 7 bramek. Jacek Popek i Rafał Szczytniewski na swoim koncie zanotowali po 4 celne trafienia, a Paweł Sobczak, Mariusz Woroniecki i Radosław Kowalczyk po 3. W drużynie Zawiszy 1 najbardziej skuteczny był Maciej Nuskowski, 8 bramek. Piotr Soczewka, który jak pamiętamy został do Zawiszy wypożyczony z Petrochemii, miał na swoim koncie 5 trafień. Krzysztof Szura 3, Sławomir Kępa i Dariusz Kołacki po 2, a Tomasz Smorągiewicz strzelił jedną bramkę. W drugiej drużynie Zawiszy Grzegorz Bała i Piotr Bajera na swoim koncie mieli po 3 bramki. Mariusz Myśliński, Adam Wróblewski po 2, Jarosław, który zdobył aż 11 bramek. Najlepszym bramkarzem turnieju uznano Jacka Lasockiego, który reprezentował barwy Petrochemii drugiej, natomiast najlepszym zawodnikiem turnieju specjaliści wybrali Macieja Nutkowskiego z Zawiszy Bydgoszcz, z pierwszej drużyny tego zespołu. Maciej Nutkowski zresztą bardzo długo rywalizował z Wojciechem Małochą o tytuł króla strzelców, zdobywając 8 bramek, oprócz Małochy najwięcej w całym turnieju. Oczywiście widzowie byli bardzo zadowoleni z całej tej imprezy. Wszystkim bardzo przypadł do gustu poziom, chociaż nie da się ukryć, że w zgodnej opinii fachowców i kibiców zdecydowanie najlepszym meczem, najbardziej interesującym, dostarczającym najwięcej emocji był pojedynek o pierwsze miejsce w drugiej grupie, a więc meczy Petrochemii drugiej Płock z Zawiszą pierwszym Bydgoszcz. Spotkanie, które zakończyło się rezultatem 7-5 dla Petrochemii. I tutaj ciekawostka, Dariusz Kołacki zdobył bramkę, pierwszą bramkę w tym meczu już w 14 sekundzie. I to był zdecydowanie najszybszy gol strzelony w całym tym turnieju. Co najciekawsze, większość kibiców obserwujących niedzielny turniej twierdziła, że jeżeli w finale spotkają się dwie drużyny Petrochemii, to na pewno wygra ta oznaczona numerem drugim. Tak zresztą się też stało i trzeba przyznać, że wszyscy z tego powodu byli bardzo zadowoleni. Oczywiście może wyjątkiem tutaj była drużyna Petrochemii pierwszej. Trzeba natomiast powiedzieć, że wielkim rozczarowaniem dla niektórych kibiców był fakt, że w drużynie Petrochemii nie pojawił się w tym turnieju ani jeden nowy zawodnik. Chociaż tego typu transakcja nie wchodzi w rachubę, przynajmniej na razie
on nic na ten temat nie wie. Nie wiadomo także w dalszym ciągu, jak potoczą się pertraktacje z łódzkim Widzewem na temat wypożyczenia dwóch zawodników, wypożyczenia bądź kupna dwóch zawodników, którymi od pewnego czasu interesuje się Płocka Petrochemia. Być może do tego transferu jednak dojdzie, w co wierzą kibice, chociaż jak przekonamy się w rozmowie z prezesem Mirosławem Tyburskim, sprawa tego akurat transferu może się odwlec jeszcze o jakiś czas. Mamy jednak nadzieję, że mimo wszystko Petrochemia do rozgrywek rundy wiosennej przystąpi wzmocniona. O takim wzmocnieniu mówi zresztą w rozmowie także trener Petrochemii pan Leszek Harabasz. Na razie dziś Petrochemia wyjechała do Jaszowca na pierwszy przedsezonowy obóz. Obóz, z którego płocczanie wrócą do Płocka 23, a później rozpoczną się pierwsze mecze kontrolne na powietrzu.